się Mandyro, ja jestem DJ Mamona i witam was w kolejnym odcineczku z Track Money. Tym razem jestem z Flynnem. No siemo. No i się ścigamy o to, kto będzie na pierwszym miejscu i chyba widzę, że nam nieźle to idzie. Jeżeli gierka będzie za głośna, to przepraszam. Ale ty wiesz, że zawsze możesz przyciszyć. No tak. Ojeju. Aha, dobra, już wiem, gdzie teraz jechać. Chyba nie doskoczę. Nie, no ta plansza jest jakaś, kurde, nie wiem. Dziwna. Nie dość, że mnie tutaj... Nie, ja muszę chyba na trójkę. No najlepiej. I tego no. Airbreak'a. O, wlecę? Kurde. Ale spróbuję? Nie. Już miałam nadzieję, że wlecę. Nie, i ja muszę to zrobić, nie? No. Jak chcesz, to możesz od nowa zacząć, to przynajmniej zobaczymy, czy nie jest u ciebie gra za głośna. Najwyżej można ją przyciszyć. Nie, tylko wiesz, o to chodzi, no. Bo ja na przykład, jeżeli oglądam coś typu właśnie Trackmania i jeszcze do tego, jak inne osoby gadają, to ja nie lubię mieć tak mega głośno, nie? Ja na przykład, owszem, wolę, żeby była Trackmania słyszalna, ale żeby nie była głośno. A no ja tak. To muszę mieć tak, wiesz, akurat. No ja zobaczę, jak tego najwyżej można coś zrobić. Najwyżej mogę trochę przyciszyć w nagraniu. Albo powiedz nawet... mi, a to nagrywa ci osobne ścieżki, czy jak to tam jest? Znaczy powinno być chyba dobrze, bo jest przyciszona. Bo przyciszałam golfa, więc powinno być dobrze. No, także dzisiaj wstawię... Bo ja to tam no. Lecę na tych, na jednych ustawieniach. I tak jak już sobie ustawiłem, tak nie przestawiam nic. O kurde, prawie przy samej mecie. Ała.
Dobra, jest, 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 jest. Jedź! Nie! O, ładnie mnie obróciło. Kurde. Ja to już nawet kata ogarnąłem. O. Nie, tak się nie da. Kurde, no wjeżdżam cały czas w to, nie mogę dojechać. Ja mam pytanie, kto postawił te słupki? No, twórca mapy. Najbardziej znienawidzone przeze mnie słupki. No. Swoją drogą myślałem nad tym, żeby kurde stworzyć jakąś mapę, bo kurde w sumie dawno nie robiłem mapy do Trackmania. O. A jestem pewien, że no ciekawie by było. No. Ja bym musiała się nauczyć, jak wstawia się własny samochód niż ten z workshopów czy coś. To wiesz co? To się wrzuca na stronkę po prostu. I wtedy ściągasz plik lokatora i wtedy masz. Dobra, to była pierwsza mapa, bo tamta się okazała być niewypałem. Więc to będzie no ta, pierwsza. Tamta to była mapa od kozy, więc koza, jeżeli to oglądasz, to a nie chcie. Jak tu się jedzie? Aha, tu się jedzie. Nie no, to w miarę prosto. Tutaj podyrcie i potem po drodze. I potem znowu podyrcie. Fajnie, że tutaj woda nie jest głęboka. Mi się podoba to, że woda nie jest głęboka, to po pierwsze, a po drugie na tym Soniku widać realistyczne zabarwienia ziemi. A no na mojej ładzie też widać. O, mogę się umyć przynajmniej po kontakcie z ziemią. Tak. I Łada, nie Polonez, bo ani też nie Toyota z Initial D, bo już kilka osób mi zwróciło uwagę, dlaczego i kurde, czemu nic nie mówiłem, że jadę albo Polonezem, albo kurde tą Toyotą Trueno z Initial D. Ja myślę sobie, kurde, przecież tu Łada jest, a nie żadne. No właśnie. No, ale cóż, może mylić kolorystyka i trochę to, że faktycznie to wygląda jak taki Polonez, tylko taki dwudrzwiowy. No to u mnie dobrze, że się nie pytają, dlaczego nie jeżdżę na przykład Toyotą, bo to jest Ferrari. No tak, chociaż
Chociaż jak ja przez chwilę jeździłem tym twoim Ferrari, to co niektórzy twierdzili, że nic specjalnego i że to brzydkie. A niech sobie uważają, co chcą. Ja uważam, że mój jest ładny i do widzenia. No oczywiście, no mój zresztą do najładniejszych też nie należy. Dobra, ja sobie tutaj cofnę. O, jestem na 17. Ładnie. Czyli prawdopodobnie na ostatnim. Nie, właściwie to na trzecim od końca. Niemożliwe, to ktoś to przejechał gorzej od ciebie? Tak. Jak widać. Ale w sumie to jest hihe, to tam. Wiesz, to nie jest kunposz. Dobra, jestem na drugim. Nie. O kurde, ale się zdarzyłam. Ej, to by się dało skrócić w sumie przez tą wodę. No ale wtedy checkpointów nie zaliczasz. Nie, w sensie zamiast po ziemi to trochę po wodzie. Stronę checkpointa i... O, ktoś dołączył, No fajnie. ale no w sensie jak? No, że jedziesz normalnie, jak przez ziemię, tylko jak wpadasz do No. wody, to żeby wyjechać z niej i następnie znowu po ziemi. A to nie robi się gorszego czasa wtedy? No, w sumie. No, ładnie wygrałeś. No, F12. Teraz trzecia mapa, bo to była druga. Już widzę, że mapa jest. Aj, i muszę tu chyba grać Dobra. z slajda. Tak. Trzeba tu grę slajda. Ale wyprzedził. Ale teraz zrobiłam czas. Nie, to się nie udało. Ale teraz poleciałam. Kurde, jakbym nie przypierniczył w mety, to by było dobrze. No. Chociaż zastanawiam się, jak tutaj.
to jakoś sensownie zrobić. Kurde, prawie. Dobra, jest. Chociaż moment. Od którego momentu jest checkpoint? Kurde, teraz gorszy czas pojechałam. O kurde, mam taki pomysł. No. No nie, to gorszy czas. Ale mnie teraz walnęło. Dobra, jadę, jadę, jadę. Nie wiem tylko dlaczego tam skracają. Przecież gorszy czas się robi. No. Widzę, że też tam próbujesz skrócić. Tak, ale to chyba lepiej tak zjechać i zrobić tego pierwszego checkpointa niż... No, bo to ci nie zaliczy. Chociaż nie, bo Esterku zrobił pierwszy czas. Muszę podpatrzeć, jak on to robi. Dobra. Kurde. No. Wiem, jak to robi. On skraca, ale tam dalej. Aha. Tak, żeby checkpointa bez problemu zaliczyło. Dobra, ja tego nie poprawię. To była trzecia. To teraz będzie czwarta. No i możemy do piątej zrobić. Poczekaj, bo coś mi... Co się stało? Wróciłam. Przez chwilę mi nie wczytywało menu. Tego wczytywania. Się jakiego bałam, wczytywania? Że, przed mapą. Dobra, jestem trzecia. Kurde.
No, tu trzeba uważać, bo to jest mega koszmarny dojazd. No, o, kozę wyprzedziłem w lokalach. O. Kurde, prawie. I mi chyba kawa ustygła. No to dopij ją, bo kurde. No, A zresztą zimne to w obecnym czasie wskazane. No, prawda. Jestem też mam wodę, nawet się napiję. O. Woda, ważna rzecz. A, i przypominam wam, moi drodzy widzowie, też pijcie wodę, bo przyda się na takie upały. No, a jak się idziecie opalać gdzieś, to kremy z filtrem koniecznie. Najlepiej jest SPF 50. O, to fajnie wiedzieć, bo wiesz, nie znam się na tym zbytnio, więc no. To jest ta najmocniejsza ochrona, więc jeżeli nie chcecie mieć poparzeń słonecznych, to najlepiej 50 się smarować. O, to już mamy tytuł odcinka. Wujcio i ciocia, dobra rada. Oczywiście. No teraz ten start mi nie wychodzi, nie? No mi to nie wychodzi dosłownie wszystko, żeby tylko poprawić czas. Sorry. Zdrowie. Ciągle tutaj przyjeżdżam z gorszym czasem. Ja właśnie próbuję go poprawić, ale mi się chyba nie uda. No. No. I co, robimy ostatnią jeszcze mapę? Nie wiem, jak tam chcesz. No możemy zrobić, bo mamy jeszcze 24 minuty, więc... O, taka no to jak jeszcze. Tam chcesz. Jeszcze taką Tej i... chyba nie jechałem. O, to będzie też nowość dla widzów i dla nas samych. Wyciszyło mi... Co? Wyciszyło mi tego. Mój klakson. A, bo rozumiem, że używasz swojego klaksonu. Którego nie słyszę. Nie. No, w sensie tak. Tego z oklaskami. No, szkoda, że go nie słychać w ogóle. To postawił ten słup na środku. Nie wiem. Nie, nie mam live'a. Ja mam odcinek. Live jest dopiero w sobotę. A nie w piątki ty masz live'y? A, sorry, w piątki. I więc też zapraszam bardzo serdecznie. Ja pewnie dzisiaj wstawię te odcinki. Więc będzie spokój. Na sobotę.
Albo najwyżej jutro mogę specjalnie przysiąść do kompa i je wstawić. Ale wiesz, że możesz je wrzucić i po prostu na YouTubie jest opcja zaplanowane i możesz po prostu tak zrobić, żeby No też. Każdy po kolei. Jest to świetna opcja, bo możesz sobie wrzucić i ci się samo publikuje, na przykład tam, nie wiem, za 2-3 dni, czy za ile tam czasu chcesz, w zależności od tego, jak sobie ustawisz. No tak. Aj, aj, aj. Kurde, kto postawił ten słup? No, to samo pytanie, kurde, zadałem na początku. Nie, tu nie trafię do mapy mety. Znowu. No, nie trafisz do mapy, nie? Tak, to muszę trafić tu. Kurde. Za mocno. Dobra, jest poprawione. Nie, no co za... Zdążę, zdążę. Jest. Ale teraz przejechałam. No pięknie. Także widać, że to już jest ostatnia mapa. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subujcie i powiedzcie, czy gra jest za głośno. Jeżeli tak, to w następnym odcinku będziemy się starać, żeby ją ściszyć. I do następnego. Oj, trafiła się mapa, na której mam pierwszy lokal. Aha. I chyba trochę zwiększyłam ekran, ale to nic. Nie będzie widać też mojego obrazka, ale to będzie pierwszy odcinek bez obrazka. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. No na razie.